Țip tu, țip, țip. Ok, Šimarko, dzięki PJTF, dzięki Koraz za nominację, Markowi pozdrówki, wziąłem twój beat do tej szczytnej akcji, w linku w opisie, na dole będzie wszystko, a polecimy tak oldschoolowo, steczkę na czysto. W tym świecie czasów końca i powszechnej komercji, bandety i bizny, promowanych na prestiż. W kraju, gdzie z oszustów tutaj robi się święty, a najlepszy biznes stanowią przekręty. Tam, gdzie wroga nie widać, to suma wszystkich strachów. Mój głos tu powoduje nagłe majko pułapów. Nie chcę wesztać dzieciaków, nie lada było im poznać. Bo hip hop jak rejdzie, trzeba zgłębiać początka. Prawdziak Sugar Hill, soplował The Dream. Mimo, że pierwszy na legalu miał być King Thing The Dirt. A co pamiętasz dziś, że kiedyś zginął Tupac? Nawet w dokumentach na Netflixie możesz poszukać historii o rap. Przecież wiedza nie boli, potem usiądź i przemyć, zweryfikuj swych idoli. Tu nie chodzi o gusta, a szacunek i kanony, bo co drugi fake dziś byłby kiedyś odstrzelony. Pow! Jak zawsze w starym stylu. Widzę, że tu PJF mi wykradł parę nominacji, ale ja na pewno nominuję mojego ziomka Kuseja, OZMA, Łakota ze Świdnicy, bo prawilne rapsy też będą zawsze fajnie widziane. I tak jak mówię, wpłacajcie, bo praca tych wszystkich ludzi w karetkach, oddziałach ratunkowych, lekarzy jest ważna i dużo nam daje. Ale nie zapominajmy też o wszelkiego rodzaju, nie wiem, kasjerach, kurierach, ludziach, którzy w międzyczasie pracują, poświęcają się, narażają. Szacunek pełen dla nich wszystkich i dla wszystkich służb. Oczywiście dla naszych służb medycznych największy, ale o tamtych ludziach nie zapominajmy. Pokój, niech to idzie w świat, ja idę zrobić kolejny przelewik.